Witam wszystkich. Dziś na tapetę bierzemy drugą perłę na liście, która tutaj jest zaprezentowana na stronce. Będzie to świątynia reliktów. No i jest to bardzo istotna perła moim zdaniem. Bardzo przydatna, oczywiście przydatna tylko i wyłącznie, jeżeli robimy wyprawy gildyjne. Ponieważ ta perła daje szansę pojawienia się na mapie wypraw gildii ukrytego reliktu jako nagrody za rozwiązany konflikt. No i za każdym razem właśnie, gdy rozwiążemy konflikt, czy to negocjacjami, czy walką, możemy dostać taką nagrodę w postaci trzech różnych kategorii nagród. I w tych nagrodach no jest wiele różnych nagród i można dostać naprawdę bardzo fajne rzeczy. Jednostki, punkty rozwoju, towary, różne tam budynki, które później ewentualnie do których można też ulepszenia dostać, już w trakcie wypraw też, więc różnie to jest troszkę przemieszane. Jakieś tam, no masa jest różnych nagród, nawet nie będę tutaj wymieniał. Dlatego ta perła jest bardzo istotna i bardzo ważna do postawienia. Ma rozmiar 6x6, może nie jest mega, mega jakaś mała, ale bardzo warta postawienia i polecam ją każdemu. Właściwie to nie polecam tylko osobom, które nie robią wypraw gildyjnych. No ale jeżeli gra się w tą grę, to nie wyobrażam sobie, żeby nie robić wypraw gildyjnych, ponieważ po prostu jest to opłacalne. Zarówno dla gildii, w której się jest, jak i dla samego siebie. Między innymi w wyprawach gildyjnych można tarasy zdobyć, ulepszenie do tarasów i takie tarasiki mogą 12 PR-ów na dobę produkować lub tam ewentualnie towary na 8 godzin, no ale raczej, no to też niezła opcja, ale mimo wszystko lepiej na PR-y to używać. W każdym razie jest to dobre też na rozkręcenie się. Natomiast kiedy świątynia reliktów nam się nie przydaje, no dobra, ostatecznie można by powiedzieć, że jak ktoś ma mega dobrze rozwinięte miasto w przyszłości, znaczy w przyszłości, nie mam na myśli przyszłości epoki, tylko ogólnie, że ma bardzo dobrze rozwinięte miasto, już ma masę PR-ów, arkę na 180 levelu, czy blisko tego, no to wtedy te nagrody ze świątyni reliktów może mniej taką osobę interesują, ale nawet jeżeli jakichś nagród nie potrzebujemy, które dostaniemy na przykład z tych darów, to możemy je przecież wystawić u handlarza. I wiele z tych nagród naprawdę jest sporo wartych, a u handlarza, wiadomo, można sobie wyhandlować to, na co mamy ochotę. Dlatego właściwie to niezależnie od stopnia zaawansowania naszego miasta polecam posiadać tą perłę. Moim zdaniem to jest obowiązkowa pozycja. Perła jest bez podziału na epoki, dlatego nie można jej złapać z motywacji w planach, tylko poprzez inwestycje u innych graczy. No oczywiście jeszcze tam jakoś w niektórych eventach czasem się coś tam plany pojawiają, czy można znaleźć, czy to do obserwatorium, czy to do świątyni. Możliwe, że też do Galaty coś tam zaimplementują. W każdym razie najprościej zdobyć plany poprzez inwestycje u innych graczy. Jeśli chodzi o towary, postawienie, to jest tania impreza, ponieważ potrzeba towarów z epoki żelaza. No i tutaj jest właśnie napisane poszukiwanie reliktów i szansa na te relikty. I tutaj mamy pokazane szansę ogólną na zdobycie jakiegoś tam reliktu i rzadkiego totemu, takiego, to jest kolor chyba seledynowy, coś w tym stylu. Chociaż osobiście bardzo lubię złote relikty, na które jest większa szansa niż na rzadkie totemy, ponieważ ze złotych reliktów może wpadać 100 PR-ów. I może to nie wpada co chwilę, ale całkiem często potrafi wpadać. Oczywiście dużo zależy od szczęścia. Także warto mieć tą perłę też na wysokim poziomie, natomiast nawet na tych niskich poziomach jak mamy, robiąc całe wyprawy spokojnie możemy się spodziewać minimum kilku tych reliktów. No chyba, że mamy pecha, wiadomo, to zależy od farta. Natomiast jak wbijemy to na wysoki poziom, 80, to mamy 32,5% szansy. Czyli to jest prawie. Czyli wartość oczekiwana jest taka, że co trzecia po prostu rozwiązana, czy tam walką, czy negocjacją konflikt, możemy spodziewać się reliktu. Także
elegancka sprawa, a nagrody naprawdę warte świeczki, a jeżeli nawet ich nie potrzebujemy, to niektóre z nich można wystawiać u handlarza. Także zdecydowanie polecam tą perłę, ona jest dla każdego dobra, jest tania. Plany można zdobyć też w dość prosty sposób. Wystarczy poszukać jakichś tam osób, końcówek na wysokich levelach i tak naprawdę dwie, trzy inwestycje można złapać. Zresztą plany do świątyń i reliktów też można złapać, robiąc wyprawy. I osobiście na światach pobocznych mam je tylko 2 miesiące, no może troszkę dłużej niż 2 miesiące, coś takiego. I w tym czasie robię te wyprawy i już na kilku światach nawet postawiłem tą świątynię. Tak wpadały. Także wystarczy aktywnie grać i nawet bez inwestycji u kogoś. Natomiast uważam, że warto przyspieszyć zdobywanie tych planów i zainwestować u kogoś troszeczkę. Na końcówkę tanio 10 PR-ów się wrzuci, dostanie się 5 zwrotu i kilka planów wpadnie od razu. Także myślę, że to jest dobra inwestycja. Także polecam zdecydowanie tą perłę każdemu. Nagrody są warte zachodu. I tyle w temacie. Zapraszam do kolejnych filmików z Pereł. Pozdrawiam, Selfir.